with devils. I'm a rebel. Big city goth bitch, I got several. Bitch, I fuck with devils. Siemano, witajcie, z tej strony Serbix. Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Witam was na serii Od Janusza do Mariusza. W końcu jakiś odcinek właśnie z tej serii. Sorry, że tak dawno właśnie tej serii nie było, ale po prostu, no, nie miałem czasu za bardzo nagrywać, bo to wiecie, już niedługo szkoła, to trzeba było się tam jakoś też przygotować. Te wszystkie pierdoły pokupować, to wiecie, trochę zaszło. I też tam trochę na wakacjach jeszcze byłem. Także, no. Ale to tam mniejsza o to, to nieważne jest wcale. Najważniejsze jest to, że nagrywam i jest git. Także co, no. Mówiłem właśnie w tamtych odcinkach, że będę przemalowywał właśnie pick-upa. Niestety, ale nikt nie napisał, jaki ma być to kolor. A więc ja sobie sam po prostu wybiorę kolor. No, mogliście właśnie wydecydować o tym, jaki to będzie kolor, ale... Ale jak... Aha, dobra. No nie, dobra. Ale jak nie chcecie, to... Dobra, jakiś losowy kolor. Uwaga, zamykam oczy i cyk. No czekaj, nie trafiłem. Jeszcze raz i cyk. Dobra. I teraz tutaj ty. Czy taki sam już był kolor? Nie, no dobra, czekajcie sobie, to po prostu wybiorę. To jest... proste, że taki będzie kolor. Dobra, a więc w dzisiejszym odcinku zajmiemy się sprzedażą koni. Także, co tu się stanęło? Boże. Jak ja tu dawno nie grałem w tym save'ie. Ja się dopiero dzisiaj tutaj na ten serwer wbiłem. I coś tutaj poogarniałem trochę, ale... Jak widzicie, minus 30 tysięcy. Nie pytajcie dlaczego. XT. No trochę tutaj poszło. No także sprzedajemy konie dzisiaj. Idealnie. Idealnie 7 koni się mieści, bo miałem tylko właśnie 7, bo jednego sprzedałem z tego powodu, że po prostu no jakbym nie sprzedał, to bym był na minusie z, no trochę dużo. O, ale ma tam ciężko. Tylna koła to w mielu cały czas. Znaczy się ogólnie na 4 kapcie ciągnie, to wiecie. Jeszcze przód trochę pomaga. I rura. O kurde. Fuck. Zawiesiłem się. Czyli tędy raczej nie wy... No dobra, jak już coś... Nie wyjedziemy tędy. Ale jak już tutaj jesteśmy, to możemy sobie zrobić coś takiego jak... Cyk i od karety. Paszowóz. Znaczy się silos paszowy. Nie silos. Dobra, niestety nie wyjedziemy tą stroną, musimy jechać naokoło, bo tutaj jest góra, a to zawieszenie jest za niskie. Także no, XD. Co ja tam sobie na choince siedzi znowu? Ja nie wiem, co on z tą choinką ma. Wolne? Wolne. No to jest ruch. O, coś tu przystawia. Stopka za nisko jest. Znaczy się za wysoko. No, dawaj, rozpędzamy się. Dawaj, maniek. No to tak sobie trochę pojedziemy, daleko. O, tu jakaś dziura. Dziura w drodze. Tam, jak widzicie, sąsiad sobie sadzi zimioki. Sadzi se zimioki tam. Ja nie chcę sadzić. Dobra, teraz jedziemy tędy, bo... Czekajcie chwilę. Dobra, jesteśmy.
z powrotem, także jedziemy dalej. I dzisiaj kupimy sobie właśnie, tylko będziemy kupować 7 koni. Z tego względu, że no po prostu jakbyśmy kupili 8 koni, to by już nam się nie zmieściło do przyczepy, a więc będziemy kupować 7 koni. A tyle koła są w górze. A jak widzicie, mam nową przyczepę. Nie wiem, czy to pokazywałem, czy nie, ale chyba tak było coś z tym. Bo kupowałem konie właśnie wtedy i teraz mam nową przyczepę. Będzie tutaj się zmieścić więcej zwierząt, także spoko. Ta 80 na godzinę mogę z tym jechać. Jak ja z tym ledwo 20 jadę. Patrzcie na to, cyk, awaryjne, działają normalnie, tak o. Kierunki też, cyk, cyk, światła też. Te hamulce są. Wsteczny jest, wszystko jest, proszę państwa. Ciekawe, czy jak te konie wywalę, to. Czy to będzie szybciej jechać? Bo byłoby spoko. Poka, czy zahaczy tym? To ja obkrawiam krawężnik. Ogólnie coś. No nie godej. No dobra, przeszło już. Myślałem, że nie przejadę. Ogólnie coś tutaj się stało i teraz nie mam tych takich, jakby takich pasów, co tutaj były takie. I I 450 tysięcy. Haha. Dobra, teraz kupujemy konie. Raz, dwa, trzy. O. Aha. 3, 4, 5, 6, 7. Ok. 7 koni, czyli tak jak planowałem. I w następnym odcinku możecie się raczej spodziewać nowego nabytku. Bo mam zamiar kupić właśnie nowy ciągnik. Który ciągnik sprzedam, to zobaczycie sami. Możecie właśnie pisać w komentarzach, który ciągnik sprzedam. No, także możecie pisać, kto zgadnie, to dostanie serduszko. Kurde, brudno. Dobra, dobra, dawaj, dawaj. Dobra, czekajcie, tu robię cięcie, bo to jest za nudne. Także widzimy się po cięciu. Dobra, jestem. Niestety muszę wracać przez to pole, bo drogą to nie chce mi się jechać, na takie koło robić. Tu, jak widzicie, szkoła driftu u Serbixa. Trzeba mieć taką przyczepę i takiego pick-upa i jechać po takim polu. I widzicie, możecie lecieć bokiem, także jakby ktoś chciał, to zapraszam. Patrzcie, nie musicie nawet jechać jakoś super szybko, wystarczy skręcicie i już bokiem lecicie, także. Ja tam ogólnie lubię pierogi. No. Dobra, dobra, dawaj, dawaj. Ja już więcej nie jeżdżę tym pick-upem, bo kurde. Ja już więcej tym pick-upem nie jeżdżę do sprzedawać te konie, bo to jest masakra. Szybciej bym to obrócił John Deere'em niż kurde tym pick-upem. Niby ten pick-up jedzie te 100 na godzinę, ale raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Bardzo dobrze. Ja to przyczepę gdzieś tu muszę sobie ustawić, tylko w tamtym miejscu i jedziemy właśnie kultywować tam pole numer 11. Było chyba z tydzień temu, było to ten odcinek z Orki John Deere'em. Był chyba z tydzień temu, coś takiego. A dalej, te pola nie są poorane. Patrzcie na to. Tutaj właśnie John Deere jeszcze jeździ. Niestety, ci jak skończy ten John Deere, oddajemy go już, bo tam się niecierpliwy już trochę z tej firmy. Szczerze mówiąc, tak ten John Deere tak średnio by pasował na moim gospodarstwie, ponieważ no widzicie, z pługiem jedzie 10 na godzinę. Także no lipa trochę, lipa, lipa, lipanek. Dobra, także jeszcze troszeczkę teraz musimy tutaj potegować się. Tak, z tymi wiecie, wiecie. No, tutaj nakarmić te konie i w ogóle. Dobra. Żeby miały wszystko pod dostatkiem. Owsa jeszcze mają, ohoho. Tylko siana im brakuje. Dobra, mniejsza o to. Czekajcie, coś wam zaraz pokażę.
Dobra, także poznajcie się z moimi koniami. To jest. Czekajcie, to jest. O, tutaj jest Eniu, tak? Tutaj. Tu jest Eniu. Tutaj mamy pana Pawła. Tutaj właśnie jest pan Paweł, tutaj jest Eniu. Dalej, co tu mamy? Tu jest, o, idzie Rychu. Nie, to nie jest Rychu. Rychu! Tu jest Rychu, o. Rychu, przyszedł się przywitać, się ma Rychu. Albo, nie, to jest Rychu, tak? To jest Rychu. Dobra. Jeszcze ze mną, tak. Eniu, pan Paweł, Rychu, Cypis, Zbychu, Angelina, Żuli. I uwaga, Tomek, alkoholik. Także tutaj jest Tomek alkoholik. Siema Tomek alkoholik, co tam? Co tam? Jesteś podejrzany o ukradnięcie piwa. Oddawaj piwo, ty szmulu jeden, ty. Jedziemy. Chodź tu. No, pojedziemy. Uwaga, i cyk, dwójeczka i tyle. Nie, bo się zepsuje. No nie no, serio teraz. Tomek alkoholik. Menda jedna. O, tutaj. Cyk. Koń, Tomek, alkoholik. Już został w chałupie. Szta. Jezu. Co tam się stanęło? Co to się stanęło? Boże, jaki ten John Deere jest do dupy, to naprawdę. Nie polecam nikomu tego John Deere'a kupować. Jest do dupy. Myślałem, że będzie lepszy, ale jest do dupy. O, tutaj sąsiad jeździ jeszcze. Dobra, bierzemy się do roboty, także, bo celem dzisiejszego odcinka jest skultywowanie pola oto tym John Deere'em 6250R. Na początku musimy go zatanknąć. Tankuj. Olej rzepakowy. Serio. Lej to. Ile? 90, 150 złotych? O, za 150 perłomy naleli. O. I naprawiamy. Cyk. A jakby coś ustawić? O, co by tutaj można było ustawić? Aha, dobra. Nic tutaj się nie da ustawić, oprócz tych właśnie tutaj tego. Także co, lecimy skultywować. Czekajcie, bo coś tak trochę. Coś. O jest, dobra, git, dobra. Także jedziemy sobie kultywować. Tutaj bierzemy kultywator. Chorsza. Chorsza. No. I lecimy na pulę. Tutaj włączymy koguty. Koguty na dwa druty. Także. Tak. Sąsiad, ja jadę pierwszy. Spitalaj. Także już niedługo 50. odcinek. Bum. Ogólnie, no chciałbym, właśnie będziemy też ten las ścinać, ale niestety chciałem wam powiedzieć, że ostatnio na moim gospodarstwie przeszła straszna wichura. Jak widzicie, tutaj połamało drzewa wszystkie, powywracało wszystko, no niestety, no. Tutaj ta buda jeszcze stoi, nie wiem jakim cudem, ale stoi. Tutaj właśnie wszystko połamało te drzewa. No trudno, zasadzimy sobie jakieś nowe drzewka. I najwyżej ten. Tak, i ciul. Także, no niestety, przeszła taka wichura i powywracało te wszystkie drzewa. Dobrze, że nie na tą szopę nie wywróciło. No nie wszystkie drzewa, bo tam widzicie, jeszcze stoją kilka drzew. Ale najbardziej właśnie w tą stronę wiało i te niektóre by powywracało. Także, no cóż, trudno. Ale tam będziemy właśnie mieć dostęp do tych drzew.
Ogólnie teraz jest odcinek. Kurde. Który to jest odcinek? Nie wiem, który to jest odcinek, ale już niedługo 50. odcinek, także wiecie, co się będzie. Nie wiecie, co się wtedy będzie działo. Lecimy. Akcja las. A właśnie, właśnie, kurde. Nie będziemy jeszcze kupować tego ciągnika. To może w następnym, tam za kilka odcinków, jak konie będą do sprzedaży. Bo kurde, zapomniałem, że trzeba kupić las. Także, no, wiecie. Trzeba też mieć kasę, no nie? Ogólnie zrobimy taką akcję, że napiszecie, bo ja co tam kilka odcinków będę wymieniał te konie, no nie będę kupował nowe. I ktoś, kto będzie się chciał jakoś tam wyróżnić, może nazywać się, może jego nick może być jako imię konia. Wiem, że to trochę dziwnie brzmi, ale to takie też takie troszeczkę odznaczenie, no nie? Także jeśli ktoś chce, no to piszcie w komentarzach, a ja po prostu tam nazwę te. Jeszcze nie te konie teraz, co są, tylko kolejne konie nazwę waszymi nickami. Ja wam ogólnie jeszcze powiem, w którym odcinku będę sprzedawał te konie. I właśnie pod tamtym odcinkiem napiszecie, właśnie kto chce mieć nazwę. Swój nick na koniu. XD. No także będziecie mogli pisać, ale nie jeszcze nie w tym odcinku. Dopiero tam w kolejnym. Czekajcie, ile za tam sąsiad? 63%, o kurde. I czekajcie, teraz zawrócimy i pokażę wam, który land najprawdopodobniej będziemy kupować. Czyli land, czyli las. Tak, jakby ktoś nie wiedział, ale mniejsza o to. Dzisiaj ogólnie jeszcze nie wiem, czy to. Nie wiem, kiedy zobaczycie ten odcinek. Ale jadę właśnie. Nagram coś właśnie takiego vloga, bo jadę orać właśnie. No, orać po ściernisku jeszcze. Słomę przeorywać i. Czekajcie. No dobra, jestem z powrotem. No to co, lecimy dalej. Kurde. Z tym kultywowaniem. O kurde, jak? Dobra, ciul. Także no co, nagram właśnie wam ten vlog taki jakby. Tylko po prostu nic nie będę nic mówił, bo nie wiem, czy będzie słychać. Bo może być ciężko z tym właśnie, czy mnie będzie słychać, a jak nie, to po prostu bez głosu będzie mojego, ale będzie jakaś tam muzyka, coś tam będzie słychać, ciągnik trochę. Także będzie spoko nawet. Moim zdaniem będzie spoko. Ale waszym raczej też będzie spoko. Także jakby już ktoś mógł zauważyć, to właśnie zapraszam na nowy odcinek z serii Typowy Polski Rolnik. Właśnie to jest kontynuacja serii, ale po prostu na innej mapie, na innych maszynach, bo tamten save właśnie mi się usunął, jak już mówiłem. Także co, no trochę lipa, trochę nie lipa i tak jest git nawet w sumie. Jako tako tam jest, także spoko. No i co? I nic. No, także skończymy sobie to i kończymy odcinek. Bo to wiecie, jeszcze muszę to smontować. Fuck. I to tak jest, wiecie. Wiesz jak to jest, Doni? Dobra, o, git. O, jeszcze miniaturkę muszę zrobić, to tak wiecie jak to jest. Trochę to schodzi, ale czego się nie robi dla YouTube'a.
Panie. Dobra, tutaj właśnie. Trzeba zawrócić. Tak, jakoś sobie to zrobimy. Będzie spoko. Dobra, po prostu to już dokończę na timelapsie, także co? Dobra, jestem z powrotem. Skończyliśmy właśnie sobie kultywować. I ja tu po prostu sobie po odcinku zasieję owies. Znowu owies. Pytacie dlaczego? No bo wiecie, jak to jest z tymi koniami jest. Te konie to naprawdę tyle jedzą tego owsa, że no trzeba im tego owsa dużo. Ja oczywiście poogarniam sobie te zwierzęta trochę, bo na razie co się z nimi dzieje, to jest masakra. Znaczy się, konie są w miarę ogarnięte, bo ich jest tak, ale krowy już nie za bardzo i kury tak samo. Także co, w dzisiejszym odcinku to było na tyle. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Możecie zostawić subka, łapkę w górę, bo naprawdę zostawcie tą subskrypcję, bo brakuje mi tylko 4 subskrypcji do 150. Rozumiecie to? Do 150 brakuje mi tylko 4 subskrypcje. To jest po prostu no... What the fuck? Wow. Wow, man. Co tu się dzieje? Dobra, także suba zostawcie, łapkę zostawcie, bo łapki też w miarę dobrze zostawiacie, bo ponad 10 na pewno jest pod każdym odcinkiem. Także co? Ja idę nagrywać odcinek z typowego polskiego rolnika dla was na jutro, czy tam kiedy, może kiedyś rzucę. Także co? Do kolejnego odcinka, trzymajcie się, cześć!